Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych Kresach. Od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Barbara Zajdel z domu Trubicka urodziła się we Lwowie 14 listopada 1951 roku. Jest absolwentką polskich szkół nr 10 i nr 24. Ukończyła Akademię Leśnictwa. Jest magistrem inżynierem. Laureatka konkursu literackiego imienia Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Wschodzie. Wiersze poetki weszły do antologii poezji religijnej Miłość jak ziarno odwagi oraz Habemus Papam. Mieszka we Lwowie. Barbara Zajdel, bez tytułu. U nas, zwyczajnie jak w każdym innym mieście, wieże wznoszą dumne głowy ku chmurom. Czas uchodzi spiesznie, bo zegar wciąż wydzwania godziny z ratusza beznamiętnie. Przez wiele pokoleń tłum ludzi przechodzi w dole, stada gołębi w górze. Wieczorem z żerowisk powracają wrony na rodzinne drzewa. Zachód odbija się w szybach czerwony i już nie wiadomo dokładnie skąd, pewnie z czartowskiej skały mrocznej otchłani. Stada czarownic mkną ku łysej piaskowej górze, starując miotłami lub na wysoki zamek, gdzie śpi telewizyjna wieża znużona. Skrzypi wiatrak w nowym skansenie, specjalnie dla Don Kichotów wzniesiony. Brama szubienica ni stąd, ni zowąd, ze wschodniej strony, jak dekoracja na scenie. Ile w stary cmentarze skradziony, nudzi się srodze na drodze, ziewając skrycie. A wokół nowe budowy wznoszą ręce dźwigów ogromne, zaczepne. Startują w niebo samoloty srebrne, lecz ja nie patrzę w górę. Witam poczciwą naszą budę, jaskrawo wymalowaną. Jak postarzała panna młoda, z której kochani, starzy belfrzy, już odeszli. Stoję zawiedziona u jej progów i odchodzę, głucho dudnią na bruku spóźnione kroki. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża lише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі і Фонду Свобода і Демократія.